Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Na pewno gratulacje dla mojej całej drużyny za zwycięstwo. Od razu mówię za zwycięstwo na bardzo trudnym terenie z zespołem, który jak analizowaliśmy był bardzo dobrze zorganizowany i w ataku i w obronie. Wiedzieliśmy, że ten mecz powinien być dla nas trudny. Oczywiście po wyniku można powiedzieć, że on był łatwy, ale według mojej oceny on nie był taki łatwy, bo Wigry do pewnego momentu bardzo dobrze były zorganizowane i były w każdym momencie groźne. My jakby nasz plan, który nakreśliliśmy sobie, który po analizie ustaliliśmy, zrealizowaliśmy bardzo dobrze. I tyle. I cieszę się z tego, że wygraliśmy przekonywująco z bardzo dobrym zespołem. Dziękuję. 12 dni, czwarty mecz. 3400 km przejechanych, 66 godzin w autobusie. To daje razem 7 dni na 12. Zostaje 5, które musimy wykorzystać na regenerację, bo o treningu nie ma tutaj w ogóle mowy. Brak Karankiewicza, brak Sabiły. I to są rzeczy, które mógłbym powiedzieć, że one usprawiedliwiają albo w jakimś tam stopniu wpłynęły na ten wynik. Nie, ja je tylko mówię po to, żeby powiedzieć, że one nie miały żadnego wpływu na to, co się działo. One nie miały żadnego wpływu. Ja jestem do pewnego momentu zadowolony z postawy drużyny, bo uważam, że graliśmy od początku naprawdę dobrze. Natomiast niestety, zostaliśmy wypunktowani bezlitośnie. Nie ma co ukrywać, że tak dobry zespół, takie błędy, jakie gdzieś tam popełnialiśmy, wykorzystuje bezbłędnie i tak było, bo to tak naprawdę pierwsza sytuacja od razu zakończona bramką, za chwilę druga, nie licząc tego strzału na początku z rzutu wolnego, no to tak naprawdę staraliśmy się prowadzić grę, tak? Próbowaliśmy stwarzać sytuację. I nie wyszło. Za wynik biorę odpowiedzialność pełną ja. To ja kazałem drużynie grać wysoko, to ja kazałem drużynie atakować w drugiej połowie, dążyć do tego, bez względu na wszystko, dążyć do tego, żeby odrobić straty. Także pełną odpowiedzialność biorę ja. Znam wielu trenerów, którzy kazaliby się cofnąć i szukać sytuacji w tym momencie z kontrataku gdzieś, postarać się wciągnąć drużynę. Natomiast nie, my uczymy naszych zawodników otwartej gry do przodu. Zapłaciliśmy dzisiaj za to bardzo wysoką cenę. Uważam, że za wysoką. No ale cóż, no tak jest. Trzeba się podnieść, głowa do góry i walczymy dalej. Jedziemy teraz do Łodzi na kolejny bardzo ciężki mecz na bardzo trudnym terenie. Ale znów będziemy walczyć o zwycięstwo. Drużynie gości gratuluję, bo wypunktowała nas perfekcyjnie i zasłużenie wygrała. Dziękuję.